spadkobierca wielkiego rodu, syn generała, żołnierza powstania listopadowego. Był wybitnym działaczem społecznym, twórcą Fundacji Zakłady Kórnickie. To dzięki niemu możemy cieszyć się Tatrami i ich pierwotną przyrodą. Hrabia Władysław Zamoyski, obrońca polskich Tatr. Hrabia Władysław Zamoyski położył wielkie zasługi w obronie polskich praw do morskiego oka. Jego wszechstronna działalność patriotyczna, niepodległościowa, religijna i gospodarcza stawia go w szeregu najwybitniejszych Polaków. Poprzez Fundację Kórnicką przekazał narodowi polskiemu cały swój majątek. Pochodził z rodziny bardzo zasłużonej dla Polski już od wielu wieków, przynajmniej od XVI wieku. Jego ojciec, też o imieniu Władysław, działał w interesie niepodległości Polski, uczestnicząc w powstaniu listopadowym, później przebywając na emigracji. W 1881 roku objął dobra kórnickie po swoim zmarłym wuju Janie Działyńskim. Przyjechał do Wielkopolski, został jednym z bardziej znanych i bardziej wpływowych polskich działaczy w Wielkopolsce. W roku 1885 musiał opuścić Wielkopolskę na mocy prawodawstwa bismarckowskiego. Został poddany represjom bismarckowskim i dlatego wraz z matką i z siostrą został wydalony. Przeniósł się wtedy do Galicji. I tu mamy do czynienia z najbardziej barwnym etapem, czy barwnym epizodem jego życia, z powodu którego, można powiedzieć, przeszedł do historii. Tak naprawdę mówimy o sporze terytorialnym, o znaczną część obecnych polskich Tatr. W roku 1889 stanął do licytacji o lasy zakopiańskie, lasy tatrzańskie, które wtedy zostały wystawione na sprzedaż. Groziło im wykupienie przez przedsiębiorców branży drewnianej czy papierniczej, którzy chcieli po prostu te lasy eksploatować. W 1889 roku nabył dobra zakopiańskie, czyli znaczną część dzisiejszych Tatr polskich. Toczył się wieloletni spór. Z polskiej strony Władysław Zamoyski zaangażował się bardzo mocno w tę sprawę. Jego przedstawicielem był m.in. wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego Oswald Balcer, który przedstawił argumenty historyczne i prawne za przynależnością spornych terenów do Galicji. Później także w wyniku wyroku z 1902 roku zapewnił, że do Tatr Polskich ostatecznie zostały włączone Morskie Oko i okolice Morskiego Oka. Władysław Zamoyski, dzięki temu, że to jemu udało się kupić te lasy, zachował je przed dewastacją, przed zniszczeniem. Później na ich terenie powstał Tatrzański Park Narodowy. Granica wytyczona w czasach zaborczych w roku 1902 jest aktualna do dziś, jest to dziś granica naszego państwa. Jest to, można powiedzieć, to terytorium na drodze dyplomatyczno-sądowej poprzez realizację jakiegoś tam swojego interesu wygrał Władysław Zamoyski dla Polski. Był jednym z inicjatorów tego, aby do Zakopanego Schabówki poprowadzić linię kolejową, aby powstała też droga, szosa do stolicy polskich Tatr. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mógł powrócić do Wielkopolski, stworzył fundację Zakłady Kórnickie. Pod koniec życia Władysław Zamoyski nosił się z zamiarem przekazania swoich wielkich posiadłości i tych wszystkich dokonań, które na nich poczynił, narodowi polskiemu. A więc powstała fundacja pod nazwą Zakłady Kórnickie, obejmująca zarówno dobra wielkopolskie w okolicach Kórnika, z Kórnikiem, jak i zakopiańskie. Przekazał fundację wraz z Biblioteką Kórnicką narodowi. Pośmiertnie w 1933 roku prezydent Ignacy Mościcki nadał mu wielką wstęgę Orderu Odrodzenia Polski.